Jest taki moment, gdy w lusterku przy samochodzie jest martwy punkt. Mija mnie samochód, ja go nie widzę w tym lusterku. W naszym życiu duchowym też są martwe punkty. Coś, czego nie widzę. I po to potrzebujemy spotkań w prawdzie z Jezusem, żeby On mi pokazał to, czego nie widzę. Czasami to jest sprawa najwyższej wagi. Mogę nie dostrzegać spraw najważniejszego, największego kalibru, które czynią mnie ślepcem w duchowej drodze. Jezus ma tę moc i taką mądrość, żeby mi pokazać to, czego nie widzę, a co koniecznie potrzebuję zobaczyć.